Cześć, z tej strony Liduch, a to jest Krypta TV i cztery ciekawostki z Fallout 4. Myślę, że tytuł mówi sam za siebie, nie muszę wam tłumaczyć, o czym będzie ten film, także bez zbędnego przedłużania życzę wam miłego oglądania. Symbol Instytutu. Instytut. Najbardziej zaawansowana technologicznie organizacja w świecie Fallouta. Zapewne świetnie kojarzycie logo, które na swych kitlach dumnie noszą jej przedstawiciele. Nawiązuje ono do człowieka witruwiańskiego, rysunku Leonarda da Vinci i przedstawia figurę człowieka w dwóch nałożonych na siebie pozycjach w okręgu. Wariant ten ma dosyć nowoczesny design, jednak nie wiem czy wiecie, nie jest on jedynym symbolem organizacji. Otóż w grze spotykamy także inny, taki, który bardziej przypomina swój klasyczny pierwowzór. Prezentuje pół mężczyznę, pół maszynę. Syntka. Napis na górze zawiera nazwę organizacji. Na dole rok jej powstania, 2110. Na wstążce wewnątrz zapisano motto przyświęcające naukowcom Instytutu. Mankind Redefined. Nowe oblicze ludzkości. Okej, ale gdzie je w ogóle znaleźć? Otóż w dosyć trywialnej lokalizacji, mianowicie stołówce Instytutu, na wodzie butelkowanej i zestawie żywnościowym u synka handlarza. Waszym zdaniem, które logo lepsze? Wyścig robotów. Easy City Downs to lokacja znajdująca się na półwyspie prowadzącym bezpośrednio do portu lotniczego Boston, który za główną siedzibę we wspólnocie obrało sobie Bractwo Stali Artura Maxona. Miejsce to tak naprawdę przedwojenny tor wyścigów konnych, na którym obecnie ścigają się roboty. Szperacz znany jako Stary Rusty, Panowie Złota Rączka, Atomowy Sen, Kupa Złomu, Wujcio Bob, Bostoński Blaster oraz Szturmotron Żelazna Dziewica. W przeciwieństwie do innych NPC-ów, uczestnicy wyścigu nie są wobec nas wrodzy, bowiem tor okupowany jest przez grupę bandytów oraz cyngli, czyli członków gangu Chudego Malona, których mieliście przyjemność poznać podczas wątku głównego w trakcie zadania w Krypcie 114. Całkiem możliwe, że gdy odwiedzamy lokację, nakrywamy ich na obstawianiu tego, który robot dotrze na metę jako pierwszy. Tak naprawdę maszyny będą biegać w nieskończoność, jednak istnieje możliwość przerwania całego wydarzenia za pomocą terminala. Mamy opcję zwrócenia robotów przeciwko bandytom, zmiana trasy, bezczynne stanie w miejscu, wypuszczenie kolejnych maszyn, ich samozniszczenie oraz wyłączenie inhibitora walki, dzięki czemu staną się wrogie również i wobec nas. Hasło do terminala znajdziemy przy ciele entuzjastycznego Erniego, właściciela toru i przywódcy cyngli. Przeciwnicy, których spotykamy w Easy City Downs, nie powinni jednak stanowić większego problemu nawet dla niskopoziomowych postaci. Wybuchowe zabawy. W pobliżu wieży przekaźnikowej 0BB915, która znajduje się niedaleko dobrze wam znanego Fortu Hagen, natrafiamy na niewielką drewnianą chatkę zbudowaną na klifie. W jej wnętrzu znajdziemy mnóstwo butli z gazem oraz wyrzutnie domowej roboty. Uszkadzając zawór butli, możemy ją wystrzelić przed siebie, a gdy najdzie nas ochota na więcej, dzięki zabawie z fizyką gry możemy dokładać kolejne. Jeśli wam mało, to kawałek na południe od fortu natrafiamy na transport silnika rakietowego Arc Jet Systems. Mamy możliwość jego przetestowania, jednak włączenie zapłonu prowadzi do ogromnej eksplozji. Dlatego polecam oddalić się na bezpieczną odległość. Lecznicza moc atomu. Morze Blasku to jedna z najbardziej napromieniowanych lokacji w Fallout 4. Zdewastowane nuklearnym bombardowaniem jałowe pustkowie zamieszkiwane przez dzikie bestie oraz kultystów dzieci atomu. Promieniowanie nie robi im takiej krzywdy jak zwykłym śmiertelnikom, a rozmowa z ich przywódczynią, matką Izoldą oraz bratem Ogdenem powoli usuwa promieniowanie z postaci gracza. I to by było na tyle, drodzy widzowie. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Dajcie znać, czy chcielibyście częściej taki format. Do zobaczenia niebawem. Trzymajcie się. Cześć.